Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku jemy. Zobaczcie. Miało być ładnie leżeć. Brownie od Wedla. Proszę Państwa, to jest brownie, które jest w ogóle bardzo pyszne, jak się je podgrzeje w mikrowali, piekarniku. Polecam Wam, tu piszą, że stoś, że na minutę do mikrowali, ja Wam nie polecam tego. W sensie, chyba, że lubicie mocno miękkie, ale ogólnie to polecam Wam tak na 30 sekund, a nawet 20, wtedy będzie takie idealne. Bo po pierwsze będzie za gorące, a po drugie moim zdaniem za miękkie się robi, więc nie polecam Wam. No dobra, no to jest brownie od Wedla, więc super rzecz, super, super fajna rzecz, bardzo dobre ciasto. Oj, jak pachnie fajnie. No dobra, jedziemy. Jedziemy. Tak oto wygląda cudowne ciasto. Wiecie co, nie będę się bawił w konwenanse. Jedziemy w ręce. Jemy rękami. Taki mały kawałeczek. To jest to. Ale dobra, mam jeszcze wodę tutaj. W razie czego. A dobre. Zdecydowanie, jeżeli wahacie się, kupujcie to brownie. Chyba o tym wspominałem w ogóle, że to brownie. To konkretne brownie. Ma bardzo dużą przewagę nad kilkoma brownie, które można kupić w sklepie, bo w Biedronce był chyba właśnie, było kiedyś właśnie takie brownie, coś w tym stylu, a może nadal jest, że miało to na wieży usolony karmel i orzechy. I było bardzo dobre oczywiście, ale ten wierzch jak dla mnie to jest niepotrzebne, mogliby to wywalić, te orzechy i ten karmel, bo ja to jadłem dla tej masy całej czekoladowej. I to brownie jest ucieleśnieniem tego właśnie. Skupia się na tym, co najlepsze w brownie, czyli po prostu brownie. Jedziemy.
waham się, czy lepsze jest takie bez podgrzewania, czy z podgrzewaniem. Mam wrażenie, że chyba lepsze trochę jest takie. Po prostu w temperaturze pokojowej. Wow. Jest też fajnie wyważone. Bo zwykle właśnie tak chyba też o tym wspominałem. Te brownie mają tendencję być bardzo oparte na gorzkiej czekoladzie, nie? A tu jest chyba, a tu jest tak idealnie wyważone, bo jest. To jest to brownie na mlecznej czekoladzie, bym powiedział. Czuję się lekko taki zabrałniowiony. Jest przepyszny. Przepyszny. Słuchajcie, to już by było na tyle w dzisiejszym odcinku ASMR. Jeszcze może trochę popiję wody. Tak, to by było już na tyle w dzisiejszym odcinku ASMR. Ja się już z wami serdecznie żegnam. Drodzy widzowie, dawajcie znać, czy jeście to brownie, czy je lubicie. I w ogóle, jakie są wasze ulubione ciasta, czy może jakieś inne brownie z innej firmy polecacie. Czytam wszystko, czytam wszystkie komentarze. W ogóle chyba niedługo się zbliża, żeby zrobić filmik z czytaniem komentarzy, więc będzie się działo. Widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się. Hejko.